wraz z aktorem znajdujemy się w posiadłości położonej w województwie wielkopolskim, niedaleko Poznania. Jest to opuszczona willa milionera. Zobaczcie, co jest w środku. Myślę, że będzie dosyć ciekawie, że zapraszamy. Słuchajcie, właściciel musiał być tak bogaty, że aż przy bramie wjazdowej znajduje się stróżówka. Myślę, że taką funkcję pełnił ten budynek, a droga prowadzi tam do budynku. Uwaga, wchodzimy do środka. I wchodzimy do części góry. Zobaczcie, to piękne kolumny. Tam mamy basen. Uwaga, z części głównej wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Już krąży Artur, salony. Tadam, tadam, tadam. Dobra. Mamy basen. Tutaj była najprawdopodobniej winda. Zobaczcie, jesteśmy. Idziemy się kąpać. Także basen dosyć całkiem spoko. Na taką posiadłość. Nie ma zejścia. Masz jakieś w środku? Fajnie. Zobaczcie łazienkę. Myślę, że dosyć fajnie. Niestety większość pomieszczeń wygląda w ten sposób. Ale zwróćcie uwagę. Pogoda. Pogoda ma. Marmur. Idziemy dalej. A teraz zmierzamy do piwnicy. Dobra, jesteśmy w piwnicy. Nie wiem, czy widzicie ten napis. Dość creepy. To powinno. Dom musiałby być na pewno potężny i kogoś bogatego. Wszędzie pełno szkła czy łazienka. Na łazienki. Pod nami nic nie ma. Ale idziemy.
tu w ramach ciekawostki ogród. Oczko wodne.